Jaką grę? Green Beret w grafice korzystał z tego, że tworzył grafikę do tych rakiet, czy tych różnych tam ciężarówek, które stały w tle. One były pokolorowane dwoma kolorami, na przemian, linią i poziomem zielonego i jakiegoś burego fioletowego. No tak. W tej samej jasności. Ponieważ było to w tej samej jasności, więc palble, więc za pomocą palbledingu wszystko to było idealnie się zdawało w jeden kolor, szaro jakiś inny niż tło. Dokładnie tak. Teraz ta gra to jest kurwa. Dalszą przetę zobaczyć. Idziemy dalej. Słynne artefakty. Tak? Była znana kwestia, że w trybie graficznym w tak zwanym ósmym, tak, można było i to się stosowało, tak, linię, co drugą linię się dało. Tak, tylko że uwaga, w trybie NTSC to działało, dlatego że w trybie NTSC rzeczywiście linie były zsynchronizowane z cyklem koloru i rzeczywiście w trybie NTSC, w monitorach NTSC na Atari, był to jednolity kolor, czyli jak się dawało, tak. tam były wszystkie kombinacje, można było, żeby były paski, tak, nieparzyste, paski parzyste, tudzież tam na przemian można było robić, tak, jakieś cuda. I to dawało w trybie NTSC rzeczywiście, te piksele się pokrywały z klokiem chrominacyjnym. I to rzeczywiście na telewizorze było jako obraz kolorowy, tak? Znaczy nie były jednolite barwy, tak, zielona, tam były dwie czy trzy barwy, ale to pozwalało w trybie mono, tak, czyli tym grafik ósmym, w małym Atari, tak, uzyskiwać wielobarwny obraz na telewizorze, no przecież na monitorze też, tak? Tam gdzieś... Natomiast problem polegał na tym, że jak te gry były odpalane na palu, to niestety na palu tam jest gorzej, bo tam ja już nie wiem, tam ten klok, piksel klok. Z podnośnej koloru do szerokości pikseli jak 5 do 4. Jak, dokładnie tak. I w tym momencie w wypadku pal ten po prostu się robiły z tego takie kolorowe plamy, natomiast nie był to jednolity kolor, dlatego że ta częstotliwość nie pokrywała się dokładnie z nośną chrominacyjną w palach. A w NTSC się pokrywało. To bardzo ciekawe. Słuchajcie, to jest pół biedy. Byłem ostatnio na party spektrumowców i oni mają tam coś takiego, że podłączyli spektruma do big screena, jeden kolor się zachowywał tak, jakby to była dziura w obrazie, a pod spodem jakby się takie paski przesuwały. Normalnie był efekt demo w ogóle w Basicu zrobiony, bo to się jakoś no dobrze, ale czegoś, tak? Słuchaj, teraz mam tutaj odpaloną tą twoją grę Atari Online i tam jest napisane, że 1920 kolorów uzyskałeś. Mhm. Jak? 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 No, uruchomiłem Action i oprogramowałem i uruchomiłem. Przyśniło ci się. Znaczy, nie, tam masz dwa, bo tak, trik ten stary to był to mieszanie kolorów. Trik drugi fajny był, to był, no, ja przed numerkami basicowymi będę mówił, czyli 9 i 11, basicowy, czyli GTIA odpowiednie tam. Jeden to był ten tryb, w którym miałeś 16 odcieni szarości, a drugi to był ten, w którym miałeś jedno nasycenie i 16 kolorów, tak? Ale jak dawałeś to na przemian, te linie, tak, to de facto to miałeś true color, bo on kopiował, czy tak, dawałeś nasycenie 0 i linię kolorową, tego nie było widać praktycznie, ona była taka ledwo co, to prawie czarna była, po czym następna linia, luminancja, tak, i on w tym momencie kolor brał z tego wyżej, tak, czyli w zasadzie mogłeś na małym Atari uzyskać rozdzielczość 80 na 100, chyba coś takiego, no rzędu, tak, 80 na 80. No maksymalnie 120. No coś takiego, i, ale w pełnym kolorze, 250 kolorów. Natomiast, I to zastanawia amigowców, bo ja mówię tak. Amigowcom tak, posłuchajcie, i tu mamy naprawdę 8 bitów na piksel, tak. A amigowców co? Rzeczywiście, tak. Dokładnie 8 bitów na piksel jest. Amigowcy też mogliby z tego skorzystać, tylko nie mają po co. Nie mają po co. 8, mają po co, było to, bo mają za duże w chamie zagłócenia. 8 bitów na piksel, natomiast był jeszcze jeden fajny trik. Przyznam szczerze, nigdy tego nie implementowałem, ale był taki tryb, którego nikt nie wiedział jak używać, to był tryb 10. No to... 9 kolorów, on był dziwny, więc nie wiadomo, nie wiadomo po co było tego... Ale... To co Kuba mówił. On był przesunięty o pół piksla. Co oznaczało, że teraz można było na przemian dawać linię tego trybu 10, nazwijmy to, i na przykład któregoś z tych pozostałych, tak? Czyli na przykład można było sobie wziąć ten tryb 10, w rejestrach dać luminancję same, tak? Czyli te rejestry z jednym opusem luminancję
i dajesz na przemian na przykład tryb, piksele chrominancyjne i te luminancyjne, tak? Ale ponieważ one są przesunięte, to pozornie masz, to jest trochę tak jak amigowski ham się zachowuje, tak? Bo wtedy co dwa piksele ci się zmienia chrominancja, a co dwa luminancja. Czyli na przemian, masz dwa piksele, ale co dwa piksele zmieniasz luminancję, co dwa zmieniasz chrominację. To się nazywa sprzętowy blok. Tak. Nie, no tak jak wam widzę, tam N-Modify, tak? Można raczej interlace'owy. Czerwony, zielony, niebieski, albo cały załadować cały rejestr, nie? W hamie. No tak, i to się nazywa... I to jest jakiś taki tryb... Jak to się nazywa? To jest dużo lemek. HIP 8. Tak? Coś takiego, tak. To, no, tak. Natomiast no, pewnie można tu kombinować z innymi też, no bo na przykład wszystkie tryby mieszają tak naprawdę. Dokładnie. Wziąć sobie, nie wiem, linię trybu, nie wiem, 15 załóżmy, tak? No robią, tak robią. Czy robią. Jakiegoś tam innego, tak? I a potem wziąć sobie tego GTI. Ale ja tak nie robię. Problem tylko z tym, że to tylko dla pary. Czyli jeszcze jakiś tryb. Czyli dla Polaków wszystkich. No dobrze, a 1920 kolorów TDC jak powstało? W głowie. Nie kombinuj. Pozbawienie 128 przez coś? To jest złudzenie. A oprócz durnych odzywek, to... Masz jakieś wyjaśnienie? Ja właśnie. Przepraszam bardzo. Sztuczka elektryczna. W kółko mi wsadzasz kamerę w nos. I to już nie po raz pierwszy. Jeszcze podskakujesz. Dobrze, ja zaraz zrobię screenshota z emulatora i wrzucę do programu graficznego i policzę kolory. Mam wytłumaczyć tak, jak to jest zrobione? No bardzo bym poprosił, no przecież o to cię proszę. Uważaj, bo teraz ci zrobi z twarzy jesień z screenshota. Ja powiem tak, 1920 kolorów, a to i tak są na budę, bo nadal nie ma czerwonego. Tak. Jak to nie ma czerwonego? No nie ma. No te kolory są tu pokazane w tym miejscu. Ale jest gdzie masz to fajer? Ja się zastanawiam, czy to skandal. Gdzie masz fajer podpisany? To. Tu jest pokazane, tak? A co tu jest? I tu na przykład właśnie kolor czerwony się pojawia. I, czyli to, co kolega powiedział, że jest niemożliwe. Panowie, nie wszyscy na raz. Nie, zobaczmy, spróbujmy może trafić w czerwony. No dobrze, no jest, no. Jeden odcień tego brązowego, to chyba. Bo sobie różowa, a potem brązowa. Ja jestem przekonany. Po drodze jakoś czerwonego zapomnienia. Ja jestem przekonany, że wystarczy podkręcić saturację w telewizorze i dzięki kolor brudziowi się czerwony pojawia po prostu. No bo to podkręcić dobrze saturację. To sam też czerwony. O, jest czerwony. Masz czerwony, mówisz, że nie ma czerwonego. Proszę bardzo, mówisz, że nie ma czerwonego na dalej. Proszę bardzo, masz czerwony, proszę bardzo. Ale to jest niebieski. Dlatego, że w Atari, bo ty ze złego do telewizora, telewizorze włączasz góry i podkręcisz nie to masz tam mieć na Cine Venture na Netflixie. Natomiast my uzyskiwaliśmy więcej kolorów, tak? To mieszanie fali, czyli rzeczywiście jak się tego trybu 11 dawało na przemian, tak? Nawet można było normalnie w Basicu sobie napisać. To jest ciekawe. I się rysowało kolory, tak? A potem, znaczy nie, najpierw się rysowało kolory wszystkie te 16, tak? A potem tak, ale co drugą linię. A trzeba przerwanie zrobić? Nie, to bez przerwy. To szło bez przerwy. No, się to było całe na tym trybie GTIA, no, tego 11, tak? Aha. Kolory dajesz, tak? W pionie, kreski normalnie, w row, tak? A potem, 15. Tak jest, 15 tych kolorów. A potem w poziomie rysujesz kreski, ale co drugą? Basiciem. Basiciem. Piksamy? Też po kolei 16 kolorów, tak? I teraz nie robić się 225 taki ten kwadracik. Tak? No ale nie 1920. No, nie, no czekaj. Ja tego nie wyobrażam. No ale to wszystkie są w jednym odcieniu. Te wszystkie kolory są w jednym odcieniu, tak? A kto ci zabroni nie zmieniać na przerwane odcienie, tak? Jest jakiś zakaz, gdzieś jest napisane. A nie wolno zmieniać odcienie, jak miksuje kolory GTA. Nie, nigdzie nie jest to napisane, więc to masz razy. W tym momencie niestety 8 odcieni, bo w tym trybie no niestety już jest 8 odcieni, więc 225 razy 8 plus jeszcze czyste kolory ci zapadło. No. To ile ci wyszło? 16 podstawowych plus te 225 i to wszystko razy 8, tak? No bardzo dużo. Ale to było dosyć symetryczne, więc w zasadzie to połowa tego. No i ja właśnie coś podobnego. Czyli ile wyszło? 1920. 36 razy generalnie razy 8. Tyle wyszło, no co to liczyć, skoro wiecie, ile wyszło? 1928.
No widzisz, a ty masz o 8 za mało. Dlatego, że ja to, zakodowałem naprawdę i sprawdziłem, jak to działa. Czyli to jest ta metoda, którą tak, opisuję. Tak, to można zrobić na kilka różnych sposobów i ja to zrobiłem po swojemu tak, żeby to było maksymalnie wydajne do gry, do strzelanki. Nie? A, bo jeszcze masz do tego i 15. No właśnie, jest identyczne. Tak, tak. To masz no i trzeba niestety pamiętać o tym, że nietestowane to jest prawie na pewno na Atari NTSC amerykańskim to nie działa. Zatoczyło koło. Bo ja spodziewam się, że to wykorzysty, że to jest, że to GTI robi palowskie, dlatego że w palu on musi, no bo jest o przesunięcie fazy, tak? Co robi linię. Tak. I tego w NTSC nie ma, więc ja spodziewam się, że GTI NTSC-owskie tego po prostu nie będzie miksowało. A to jest moje podejrzenie, nigdy nie miałem w ręku Atari amerykańskie NTSC. Ale spodziewam się, że amerykański Atari z GTI NTSC-owym nie będzie miksował kolorów. Ale nie miał tego. Nie miksuje tylko telewizor, więc najbardziej w NTSC nie ma tego miksowania. Dokładnie. NTSC nie miksuje. No to zobacz, jak to wygląda tutaj. Dlatego mówię, to jest problem. Problem jest taki, że to jest emulacja. No to jest emulacja. Powiem więcej, chciałem wrzucić do mojego skandalera i to zadziałało, prawda? Bo to też jest chip, który... No bo to cecha pala taka jest, tak? Pal jest linią wyżynającą, tak? Pal w ogóle, jak działał pal? Czym w ogóle różni się pal od NTSC? Jaki w ogóle, na czym polegał problem NTSC? Historia, rozdzielamy się kolejne. Never the same problem. Dlaczego mi nazywali to Never the same problem? Dlaczego w ogóle polegał problem? Dlaczego pal jest lepszy od NTSC? W NTSC każda linia była kodowana dokładnie tak samo. Czyli generalnie luminancja sobie idzie, do tego dochodzi sygnał chrominancyjny, gdzie że tak powiem, amplituda tego sinusa to jest nasycenie barwy, tak? A przesunięcie względem sygnału referencyjnego, który był wysyłany na początku linii, daje barwę, tak? Kolor bez. Tak, kolor bez, dokładnie. Kolor bez na początku przesunięcie daje barwę. To jest dokładnie kodowanie NTSC. Na czym polega teraz problem? Odbiornik telewizyjny, tak? Synchronizuje się, jest taniej, prosty, synchronizuje się do tego bezna na początku linii i generuje klok referencyjny, mniej więcej taki sam jak nadajny. Problem polega na tym, że ten klok w miarę przesuwania się linii troszeczkę się zaczyna rozjeżdżać. To znaczy, że na początku linii... Nie, problem tego. Ale tego było, oczywiście, że tego. No przeczytaj sobie, to jest dokładnie to. Na początku klok referencyjny jak najbardziej potrafimy generować idealnie. Problem był w tym, że sygnał, który docierał przez antenę do odbiornika, był wielokrotnie odbity. Tak. Więc dzięki czemu sygnał podnośnej kolory był w tym sygnale, nakładały się w tym momencie różne sygnał podnośnej o różnych fazach, tworząc de facto sygnał o nowym przesunięciu i to powodowało zmiany w kolorze. Znaczy tam była kwestia taka, że Ja słyszałem tak, że tam były różne pewnie problemy, ale między innymi problem był tak, to był rozsygnalizowany sygnał. Słuchaj, Kubuś, niekoniecznie. Ale to może być tak, że jak masz niski sygnał i masz każdy widzisz, to każdy wtedy będziesz miał zrobany kolor. Generalnie problem już pomijając, jak gdyby skąd się to brało, tak? Czy to była kwestia odbić, czy to była kwestia złego zegara. Efekt tego, co ty mówisz, to byłby taki, że im bardziej w prawo na ekranie, tym bardziej kolory inne. Tak. A to tutaj, tak było. A rzeczywiście tak problem był też, że na całym ekranie kolory. Też, swoją drogą. To właśnie wynika z tego odbicia. W telewizorze NTSC było pokrętło w ogóle do tego. Tilt. Był tak, dokładnie. Był tilt, który, że tak powiem, powiem więcej, była sytuacja częsta, że telewizor, że tak powiem, im się starzał, tym się potrafił przesuwać, tak? Mi się zmieniał pojemność czy takiego i generalnie... Każdy telewizor... Tryb do regulacji koloru takiego. Tak, był tryb do regulacji koloru generalnie, który po prostu należał sobie, na przykład ten różowy, żeby tam pysk ludzki, prawda, wyglądał, nie był zielony, no pysk, tylko jakiś w miarę... Twarz psa! Że było miarę i teraz... Yes? I oni generalnie w palu wymyślili, że jeżeli oni będą naprzemiennie przesuną sobie ten offset, tak, to oni generalnie korygowali to, tak? Korygowali kolor z dwóch linii, tak? Bo z jednej linii powiedzmy tam kąt był taki, to drugi był taki tego samego koloru. No i czyli średnio. Już w palu była. Każdy telewizor palowski. Jak się faza przesunęła w jednej linii nieparzystej, to każdy przesuwa się. To w każdej się przesunęła tak samo. Ale interpretacja drugiej linii była odwrotna. Odwrotna. De facto przesunięcie obu w obu liniach niwelowało to. Odrobina modulu, odrobina, że tak powiem, nasycenia, tak, bo spadało nasycenie, bo to było tak, że te dwie, bo to był oryginalny sygnał idealny, z takim nasyceniem,
Natomiast jak się te linie rozjeżdżały troszeczkę, to oni i tak brali środek, więc nasycenie było to samo, tylko tyle, że ten wektor był troszeczkę krótszy, więc mogło odrobinę spaść nasycenie. To tak właśnie wychodzi z matematyki, że to jest de facto są dwa sinusoid, więc jak się sinusoid na głośnictwie się nie fazy, to potrafisz mieć nasycenie A jakie wnioski? Wnioski, że pan jest lepszy. Nie, w palu generalnie po prostu w każdym. Nie ma tego przełożenia kolorów. Tak, znaczy w dekoderze palowskim jest 64 mikrosekundowa, tak dokładnie chyba linia opóźniająca i ona każdą linię interpretuje wraz z linią poprzednią, zawsze. I dekoder palowski zawsze dwie linie interpretuje razem. Jakie fizycznie jest interpretowana linia opóźniająca? To jest kryształ, w którym światło się odbijało. To był bardzo specyficznie nacięty kryształ. Tak specjalnej długości kryształ, że akurat światło, które wniknęło... Ono się wielokrotnie odbijało, naprawdę. Trafiało na koniec z 64 mikrosekundowym. To był, słuchajcie, to był niesamowite, bo oni to była analogowa linia opóźniająca. Ale nie, co widziałem, to jest taki element tej długości centymetra mniej więcej, niebieski. Tak, naprawdę. No bo zalakowany jest. To jest zebrać, bo to gdzieś mam. To były kryształy syntetyczne? Słuchaj, no szczegółów technicznych nie znam, ale... Ale to... Krystity. Coś się rzuca. Jak można było w mule nie grać, no? Grałem, ale nie umiałem. On grał w grał w tego. Grał w Zybexa, tam nie było kryształów. Ale mogłeś grać w Boulder Dasha, to byś wiedział. Tak. Diamenty. A, przepraszam. Co to jest? A diamenty to nie kryształy? Kupuję. Po prostu pliki, no i tyle. Kryształ, bo jest kryształ. Ale co, jakie pliki? Podsumowując tą niepotrzebnie zupełnie dyskusję o systemach, na palu da się jeszcze wiele wyczynić fajnych rzeczy. Trzeba o tym tylko pomyśleć, zaprojektować i podobnić. Namawiam do tego. Kogo ty namawiasz? Nie wiem, tego kto będzie mnie oglądał.